Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Icarusa. Będziemy dzisiaj mieszać beton. Tylko bym musiał chyba zrobić betoniarkę pierw. Cement mikser, o właśnie. I co tu jest potrzeba? Sztabki, kamienie i inne bajery. Kamienie to nawet tutaj mamy, proszę bardzo. Cyk. Drewno gdzieś tutaj też będę miał. O, proszę bardzo. Sztaby jeszcze mamy. Gwoździe. A, zaraz będziemy mieć. Cyk. Dobra. A jeszcze zobaczmy, co też będzie potrzebne jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Liny. To liny też powinniśmy teoretycznie tutaj mieć. I ja jeszcze ich mogę sporo, no może nie tak sporo, ale zrobić. Dobra, weźmy te wszystkie liny, przenieśmy tutaj. A fibery to pozbierać to też nie problem, bo to po prostu... A dobra, gwoździe, te 50 tutaj weźmy sobie tutaj. Cyk. I co? Craft. I będziemy mieli betoniarę. A będziemy sobie gdzieś położyć oczywiście. Może tutaj się zmieści? Średnio. Dobra. To jest potrzebne, żeby zrobić silika. W końcu będzie do czegoś potrzebna ta cała silika. Tylko czy ja ją... Żebym ja ją... Nie miał siliki. Dobrze, że siliki nie ma. Żarcie. Ja wiem, że tam też było pisane, że trzeba różne żarcia. Kurde, tylko to czekajcie, tutaj jest gotowe. O. Jeść jakieś pod rząd czy coś tam. Olać. Toilet. Super. Teraz jeszcze widzę, że trzeba też pilnować tego wszystkiego. No nie, no serio. Serio. A, czekajcie, najpierw muszę. Cyk, cyk. Tutaj cyk, cyk. A, super. Ajej. Serio. Teraz jeszcze widzę, że trzeba po prostu wszystkie krzaki, rośliny pilnować, bo wam się zepsują, nie? To też takie jest. Tak powiem, średnio mi się podoba. Dobra, to niech będzie. W ten sposób. Dobra, idźmy sobie pozbierać w takim razie tą całą sylikę. Mamy na przykład tutaj. O! 2 machnięcia kilofem i zebrane. No i takie to ja rozumiem robotę, nie? O, sylika. Cyk. Elegancko. Tu jest kamień. Oksygen, oksygen. No silki to po prostu też leży tutaj pełno. O, na przykład tutaj widzę. Czyli teraz będę też potrzebował dużo, ale to bardzo dużo. Ogólnie tej siliki, żeby zrobić w ogóle. To jest ston. Nawet siara jest. Przelećmy sobie może. A, to baby jakiś jelonek. Przelećmy sobie może tutaj tak. Czy to jest węgiel? Tutaj? A właśnie, bo tutaj jeszcze też mam 2 talent pointy. Czy też jeden jest ten. Jeden mam ten punkt, tylko jeszcze się zastanawiam, jak zrobię sobie ten piec, zobaczę, czy tam można już też te tapki złota, platyny też robić, czy na jakiej zasadzie to działa. I wtedy bym sobie poszedł w, najlepiej w Platinum Pickaxe, tylko byśmy musieli tą... Wiesz, Platinum Pickaxe to jest bez sensu, a gdzieś jest ten? Iron Pickaxe? Wiecie, czy ja przegapiłem? Znaczy Iron, chodzi o mi o... o stalowe rzeczy. Chyba, że ja będę mógł już robić stalowe. Cyk. To jest węgiel? Tak. To taki po prostu... sobie leżący. To warto zbierać, bo... no, wiem, że będzie potrzebne do robienia stali. Siarkę to możemy sobie zawsze pobiegać i pozbierać. Wiem, że kabaczek, to też widziałem podpowiedź, że jest na pustyni. Znajduje się. A ja faktycznie widziałem ten kabaczek tylko z nagrody z... questa, którego zrobiliśmy chyba nawet z tym bestią, którą pokonałem. Widziałem też o podpowiedzi od was, że tutaj z domem trzeba biegać na plecach, żeby sobie położyć, kiedy jest zła pogoda. Skąd mi się to nie podoba, powiem szczerze, i raczej z takim domem nie będę biegał. Najwyżej będę albo ginął, albo będę panikował i szukał schronienia. O, a propos. Ups. Chyba się trochę przedźwigłem. Moglibyśmy to wyrzucić. To raz. Ale to nam nic nie da. Split. Split out. Super. Dobra. Biegniemy. A, właśnie w ogóle... widzicie, od dźwigu mogłem sobie odsyk. Tutaj pierdyknąć. Icarus... cyk. To bym przecież zmieścił teraz, ale teraz już nie wiem, gdzie to jest. Gdzie to wyrzuciłem tą sylkę. O, cyk. Dobra, ale jest burza. Ojej. Biegnijmy do domu. A propos tą optymalizacją, no to czasami działa, czasami coś tam tylko się przytnie, lak jakiś tak dalej. Ale to też nie jest jakby... Chociaż teraz działa to chyba na razie lepiej. Aczkolwiek... Czy one się mnie nie boją? Aczkolwiek zmieniłem też jedną opcję. Znaczy, tą optymalizację to sami przecież twórcy się przyznają, że nie jest słaba, bo sami wydają instrukcje, co polepszać w ustawieniach, czego nie polepszać. I no... nawet same jest ten... rekomendacja używania... Directu 11 zamiast. Dobra, spokój mi tam. Na dworze. Cyk, dobra. I teraz tak. Aha, tylko że ja nie tutaj włożyłem, gdzie trzeba to. Gdzie ja włożyłem to? A tutaj, dobra. Cyk, 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 cyk. Okej, potrzebny jest ston. Aha, no to ston to ja mogę pozbierać sobie. Jak tam wygląda burza? A, burza jest burzą. A, właśnie tutaj mamy dużo stonów. Czy tutaj u nas zbieranych, w sensie. A, weźmiemy sobie stąd te, z 3 setki. No nie, no ta burza tutaj, to się tutaj dzieje. A propos ustawień, bo też znalazłem powiedzenie, żeby tu w gameplayu Cloud Simulation zmienić sobie na off. I zrobiłem to. I jak na razie, nawet teraz na ultra, jakoś to też działa. Więc polecam. Chyba. To może zaraz znowu mi się gdzieś przytnie, czy coś tam się zrobi. To wie. Co jest potrzebne jeszcze do tego? Do TreeSub. Tak? A TreeSub wiem, że robimy tutaj. A co jest potrzebne do... A, gałęzie. Oj, to patrzcie, to... Teraz by się przydał ten talent taki do robienia gałęzi. Tylko gdzie to jest? Tech Tree. To było na 1 chyba, nie? Tak, tutaj. Tylko ja bym potrzebował talent Wood Breakdown. Wood Breakdown. I gdzie my to mamy? Tu. No dobra, to nam solo w ogóle. A propos solo. Chris yelled from hunting. Tutaj bym chyba sobie poleciał troszkę już też prędkość. O, tutaj jest physical resistance. Heavy, mineral melee. Nie, poleciałbym w to. Dobra, czyli gałęzi nie mogę robić. Mogę je pozbierać. Cyk. Tu widzę dużo takich małych tych drzewek, a z nich lecą często te gałęzie. Cyk. Cyk. Ile tam? Jak powiedzmy kilka zebraliśmy, to ile to tych gałęzi? No troszkę pada, dobra. Cyk, cyk. Tych małych drzewek, które kiedyś powinny wyrosnąć na większe, ale my im nie pozwolimy. To zawsze, zazwyczaj właśnie wypadają te siekierką, jak sobie pomachamy, to wypadają właśnie gałęzie i fajbery. No, ile tu siarki. Cyk. Tutaj widzę jeszcze cyk. A nie, to nie jest cyk. Dobra, w ogóle tak bym sobie światło włączył. Się nasłuchuję, bo coś słyszałem, że mi tutaj sapie. Komodo. Tu mamy trochę też tego. O. Tu jeszcze trochę. Cyk. Tu trochę spalonego lasu. No dobra, chyba wracamy do domu. Mam nadzieję, że nazbierałem troszkę tych fiberów, troszkę gałęzi. Co w ogóle zrobił? Crafting. Też jeszcze może ze dwie te. Jak już nazbieraliśmy gałęzie i te. I fajberki. Tutaj zróbmy sobie oczywiście najwięcej, ile możemy żywicy. Bo to jest sap, nie? Oczywiście dorzućmy sobie tu resztę tutaj. A z reszty sobie zróbmy liny. Kurde, tych fiberów to widzę potrzeba dużo, żeby zrobić tych lin. O, a co ciekawe, to zrobiłem tylko jedną, a nie, dwie zrobiłem, dobra, bo tu mi druga wpadła. Dobrze, rozumiem. Cyk, cook it meal. Niech będzie. Dobra. W ten sposób. Jak tam... Dobra, możemy sobie już to przerzucić tutaj. Tak. I co? I cement. 37 wyjdzie cementu. A ile potrzebuję, żeby w ogóle stworzyć to? 28, dobra. Ale będę potrzebował też epoksy, które też potrzebuję. Tych. Łomany! I potrzebuję siarę. Siarę to my jeszcze gdzieś tutaj mieliśmy. O, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Typ, name. Alright. A właśnie, tutaj chyba nie mogę zrobić tych, nie? Nie, tutaj nie, czekajcie, tu. Nie. Tu. Mogę tylko irona zrobić. Pytanie teraz. Bo... Gdzie jest Tech Tree? Tak? Tutaj. Bo tu mogę tylko... zrobić już platynową. Tylko że ja nie mogę zebrać jeszcze platynowych rzeczy, dopóki nie mam stalowych. A jak ja mam zrobić stalowe, jeżeli... Czekajcie, czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje, szczerze powiedziawszy. Mam stalowy łuk. Platinium. Coś mi tu, kurde, nie... Te drzewka są jakieś takie... One są dziwnie skonstruowane, moim zdaniem. No moment, bo ja nie mogę zebrać platyny, dopóki nie będę miał... Titanium. Gdzie jest w takim razie... Stalowe... Tutaj? Nie, tu jest młotek. Okej, tu są stalowe rzeczy jeszcze. Gdybym musiał odblokować sobie stalowy pickaxe. To nawet zrobimy może od razu. Żeby pozbierać też... O Jezu, ale tu ciemno. Żeby pozbierać platynę. I wtedy sobie już robić platynowe rzeczy, nie? A, taka kolej rzeczy. To mnie ciekawe. Network Connected. Czy tu będzie można kiedyś jakiś wodę tak podłączać, żeby to szybciej chodziło? Czy to po prostu muszę jakoś nad wodą zrobić? Ciekawe. Co ja potrzebuję? Potrzebuję dużo... Jakieś tam potwory się odzywają. Active. Tak? Idziemy sobie spać, żeby mieć dzień. I będę musiał znowu teraz pozbierać deactive. Pozbierać muszę sporo dalej gałęzi. Nie marchewek. No i czasami takie są mikro przycięcia niestety, no. Ale i tak myślę, że troszkę lepiej działa, jak powłączałem te kloty i tym podobne. Nic na to nie poradza, ale z tego co widziałem, ludzie... Są ludzie, którzy narzekają na... Nawet widziałem ludzi z 40-tką kartą graficzną, którzy mają problem w tej grze. Oczywiście nie jest to niegrywalne, nie? Ale no... Jednak... Jest jakiś tutaj problem. Cyk. Cyk. Będę musiał sobie zrobić ten talent. To w tym lesie i tak ciemno. Dobra, cyk, cyk. W sumie fibery też będzie fajnie właśnie zbierać a propos tych małych drzewek. Bo zbieramy i gałęzie i fibery. Bo fibery sobie przerobimy na liny, których widzę, że też coraz będzie więcej potrzeba. Chociaż fibery to można by było fajnie zbierać tym sierpem. Gdybym nie potrzebował oczywiście też gałęzi przy okazji, nie? A że potrzebuję to i to. Cyk. A ty my nie jesteśmy czasem tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta nasza kopalnia? Tutaj gdzieś? No. Gdzie jest w ogóle ta kopalnia? Tu gdzieś, nie? Nie, czekajcie. Właśnie zgubiłem. O, i znowu, jak się odwróciłem, nie? To mi zaczęło tak jakoś dziwnie. O, tutaj, nie? Chciałem tylko zobaczyć. O, co to? Czekaj. Czy to mi właśnie zakopało na moją kopalnię? Wait a minute. To jest ta kopialnia, gdzie żeśmy byli i mamy... Skrzynki? Znaczy przynajmniej powinny być skrzynki nasze. To jest... Tak. Dlaczego tu mi się nagle... zrobiło za ścianą? Czy to po prostu nie zaczytało kiedyś tej ściany? Czy o co tu chodzi? Że się nagle zrobiła ta? Bo ja tu czegoś nie rozumiem chyba. Może też się odnowiły te surowce w takim razie. No. Pluj. Nie, surowce widzę, że się nie odnawiają, tak jak ktoś już pisał. Wow, ale tu na hita idą przynajmniej te. Dobra. No nie, surowce się nie odnawiałem, tak jak ktoś już mi pisał. Niestety. No jedyne... Dobra, chodź tu. Jedyne co to... tutaj wrócimy po prostu po platynę. Jak już odkryjemy sobie nasz odpowiedni do tego kill off. Cyk. Cyk, cyk. Wszystkie małe drzewka pod siekierkę idą. A zaraz powinniśmy też mieć kolejny talencior wbity. Tak przy okazji. O, tu w ogóle jest jakaś gałąź? No, tak se leży. To też pozbieramy. Dobra, teraz tak. Robimy sobie ile tylko da się. No, nawet da się więcej tak naprawdę. Cyk, 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 cyk. Tutaj sobie cyk, cyk, cyk. Liny. Cyk. Co my tu jeszcze mamy? Kamienie mieliśmy, tak? To kamienie sobie wrzucimy tutaj. O. Niech się dalej robi. Te skóry obcych to gdzieś też chowałem. Tutaj. Pewnie się kiedyś do czegoś przydadzą. Siorbniemy. O właśnie, krzaczki. A, jeszcze rosną. Ale widzę, że te krzaczki to one dosyć szybko rosną. Arbuzy trochę tu, o tu, czekajcie, tu mogę ten. Cyk. Cyk. Arbuzy trochę wolniej, marchewki. Też trochę wolniej, ale te krzaki z jagodami to widzę dosyć szybko. Idzie. Dobra, jak to tam wygląda? Mógłbym kolejną partię zrobić. Bo za to też idzie exp w ogóle. Mało, bo mało. Ale się sypie. Dobra. Cement już możemy przerzucić tutaj. Cyk. Co jeszcze? Epoxy, iron eyelet. Cyk. Tabencję. Epoksy teraz potrzebuję. Się zrobiły? Zrobiły się epoksi. I jak się zrobią na maksa. Coś możemy coś podjeść sobie. Niem, niem, niem. Niem, niem, niem. To oczywiście przerzucamy tutaj. Dobra, chyba się zrobiło. Dobra, to epoksy też przerzucamy tutaj. I mamy konkretny furnens. Konkretny piec. O, w ogóle to dynię mam w kieszeni. Co ciekawe. Abym nie chciał jej mieć. Nie, to można po prostu coś do jedzenia sobie wrzucić. Dobra. Rezumim. Piec. A sobie kurczę. No niech będzie na przykład tutaj na razie. Dobra, czy mogę? Na pewno mogę drewnem palić. Ale popatrzcie, teraz to mamy wszystko. Możemy szkło też robić. Syliki. Uuu. Ej, ale tu można też przepalać iron i cooper. To byśmy mogli zamiast tego pieca to tak naprawdę. Take all. Cyk. Dobra, cyk. A, dobra, cyk. Dobra. Przynajmniej tyle dobrze, że to nie działa jak workbench. Czyli, że tutaj no... Pomyśl... tylko teraz tak. Musieli sobie to zabrać. Ojej. Ojej. Ależ sobie narobiłem kaszany. Dobra, mamy? Mamy. Jedz. Cyk. Ale będę też potrzebował położyć tutaj gdzieś kowadełko. Ono się tutaj zmieści, nie za bardzo. No dobra, no to kowadło powiedzmy, że tutaj sobie położymy. Okej. Okay. Cyk, to możemy rozebrać. Tutaj to... Drewno do pieca w sumie. Chciałem tutaj... Dobra. Cyk, cyk. To tutaj... Kamień i skóry jeszcze mamy. No to na razie wrzucimy sobie tutaj, dobra. Teraz tak. Aha, dobra, czekajcie, bo ja sobie tutaj gdzieś burdel zrobiłem tutaj. Dobra. Widzisz, na stabencję byśmy mogli sobie gdzieś przeznaczyć jakieś szafkę, nie? I tak będziemy przetapiać. Siarkę powiedzmy włożymy tutaj. Dobra, to będzie na sztabencję. Też tu sztabencję to byśmy też... Carbon fiber. Aluminium, platinium, titanium, steel i glot. O, tylko steel bloom potrzebuję. Okej. Okay. Teraz tak, tu przerzucimy sztabencję. Steel bloom, czyli proszę, ktoś mi by też pisał o tym steel bloom i to chyba się robi tutaj, tylko trzeba to odkryć. No nie, no to powiedzcie, no nie, tylko... No nie mówcie mi, że będę musiał teraz jeszcze odkryć... Tylko czekajcie, 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 gdzie to jest? Tu. Tak, jeszcze muszę odkryć to. O ja, tylko ja tutaj będę potrzebował iron ore i... Fiu, fiu, fiu... Żeby zrobić sztabkę, to ja muszę sztabkę tego. Take out. Tyk. Take out. Tyk. Take out. Tyk. Split it out. Tyk. To jeszcze było. Żeby ja zrobić sztabkę stali, tam muszę kurde 50 odkryć różnych aluminium, glas. No dobrze. Mamy piec. Trzeba będzie po prostu znaleźć kolejną... kolejną jaskinię. Którą trzeba będzie spenetrować z Irona. I wtedy najlepiej sobie zrobić tą szafę. O. Bo w niej przynajmniej pomieszczamy więcej. Położymy tylko jedną szafę przy wejściu. Dobra. Bierzemy. To sobie przerzućmy może tutaj, może nawet niech się zrobią z tego liny. A my wybieramy się na kolejną wyprawę do kolejnej jaskini. Tylko myślę, że to sobie... Zobaczymy się chyba już w jaskini tak naprawdę, bo bez sensu, żebym... A dobra, ale najlepiej jeszcze jakbym naprawił sobie pickaxe. Czyli tu... Aha, tylko ja tutaj nie mam sztabencji. Potrzebuję jakiejś sztabencji, chociaż tyle. Czy jedną potrzebuję właściwie, ale... Cyk. Naprawione. A jeszcze tutaj chyba też na workbenchu będę mógł... O, łuk naprawić. Dobra. Tyle. No to jakby kto pytał, to... Jest gdzieś tutaj jaskinia i obok też jest jakaś mniejsza chyba. Tak więc spróbujemy ją znaleźć. Tak jak tutaj jest ten gejzer. Chyba to jest nawet miejsce, gdzie żeśmy tego drona próbowali obronić. No, próbowali to dobre określenie. Bo faktycznie była tylko próba. I tu gdzieś jak jest ten gejzer. Okej. Okay. Spróbujemy... Tu chyba widzę takie... By mi to wyglądało jak jakieś wejście do jaskini. Zakopane oczywiście. Już tutaj też by pasowało. Patrzmy. O. Ja właśnie przed chwilą wpadłem dziwnym sposobem do jaskini. Nie ma tu gdzieś ten, coś, ten? O. Tak jakby wyłapuje mi jaskinię. Dobra. Nieważne. Palimy sobie światło. O, tu mi chyba wygląda na jaskinię. Tak. No to co? Dokopujemy się. Czemu w ogóle zakopało nagle tam tą jaskinię, tą co żeśmy mieli cały czas otwartą? To w ogóle też nie mogę zrozumieć, że nagle po prostu mi się pojawiła ściana. Tak jakbym nigdy nie był w tej jaskini. A byłem, bo były skrzyneczki nasze, nie? Ojej, ale tu głęboko. Ciekawe, czy jest też szansa, żeby na przykład ten kamień w całości zgarnąć. Wiecie, ten talent, który mi pozwala... O, proszę bardzo. Dobra. Czy ja tutaj gdzieś słyszę niedźwiedzia? W pobliżu? Żeby mi tutaj na plecy nie wyskoczył. No, hej. Cyk, cyk. Ja wziąłem ze sobą tą... Powinienem mieć, okej. Okay. Wychodzimy, już widzę na pewno super. Dobra. Cyk. Od razu kamień schowamy. Te sałatki się bardzo szybko psują. I nie opłaca je się brać chyba. Dobra. To co? Łuk w łapę? No słyszę niedźwiedzia z tyłu. Aha. Łuk łukiem. Łuk łukiem, ale mi się skończyło coś. Dobra. Chcemy wszystko pierw wybić. Tak jak a rekomendują też. O, o. No nie. Niepotrzebnie do tyłu uciekam. Jak one plują. Niepotrzebnie do tyłu uciekam, jak one plują. Bo tylko się narażam jeszcze bardziej na ich plucia. Mam nadzieję, że to... Oho. Ty jesteś w ogóle, gnoju? Tutaj. Dobra. No to powinien zbierać je. Od razu. To będzie chyba wszystko. Mi się wydaje. I tu mamy co? Mamy Deep Cooper. Chyba nawet Iron, tego Deep Iron mieliśmy, wydaje mi się, w naszej pierwszej jaskini. Tak już postawimy tam kiedyś te wiertło. To będzie elegancko. Najgorsze jest to, że i tak będę musiał tutaj wrócić kiedyś po platynę i te inne rzeczy, nie? Dobra, ale tymczasem ja się biorę za wykopywanie. W ogóle ta jaskinia, co teraz mamy, ona jest taka sama jak tą, co wcześniej spotkaliśmy, którą znalazłem u góry na północy, nie? I to mnie zaczyna też martwić w tej grze, że no te lokalizacje są powtarzalne. Są powtarzalne, są takie same. Kurde no. Niby fajne mechaniki ma ta gra, fajny ma tam drzewko umiejętności, chociaż wydaje mi się, że jest troszkę za bardzo też rozbudowane. Jezus, weź to. Wydaje mi się, że troszkę jest za bardzo rozbudowany w sensie takim, że o, już się tu cieszysz, że chcesz te stalowe sztabki. To nie, musisz pierw wynaleźć. Moździerz, żeby zrobić, później wynaleźć proszek do tego moździerza. Znaczy proszek, żeby zrobić ten proszek stalowy. Później musisz wynaleźć cement. Znaczy cement to może akurat okej, powiedzmy, że żeby zrobić jeszcze piec. Później piec, żeby w ogóle też, żeby przepalić ten proszek. Jest tak dużo... A, dobra, to tytanum. Jest dużo tak... No to też tytanium. To platinium. Super. Jest tak dużo rozłożone to na czynniki pierwsze. Dobra, ale no powiedzmy, że to jest okej. A ja sobie tutaj jeszcze trochę pokopię, pewnie wbiję level od tego kopania, mam nadzieję. i chyba poprzenoszę towary później. I widzimy się chyba już w domu, jak... Czy widzimy się w domu? Czekajcie, bo co my chcieliśmy zrobić? My chcieliśmy te stalowe sztabki zrobić, ale to myślę, że... Zrobimy sobie chyba to już w kolejnym odcinku. Ja co jedyne co sobie zrobię, jak level wpadnie, to sobie zwiększę udźwig. No proszę. No, ale myślę, że to już widzimy się w kolejnym odcinku. Ja sobie tutaj po prostu jeszcze pokopię, albo jeszcze dzisiaj po odcinku, albo przed odcinkiem kolejnym poprzenoszę, żeby mieć już wszystko na stal. Cyk, cyk, cyk. I będziemy chyba tytanium próbować wykopywać. Tytanium, platinium. Nie wiem, czy tytanium od razu z tym wykopię stalowym. Ale zobaczymy. Aluminium też nie. Może jakieś biofuelki odkryjemy czy coś. Zobaczymy. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Nara!